się Agnieszka Przychodniak, jestem z firmy Key Workshop i moja prezentacja nosi taki dowcipny tytuł o tym, co wypada w świecie kostek do gier. Trochę ten tytuł wymyśliłam, przyznam, szukając jakiegoś takiego, powiedzmy, językowego żartu, ale trochę ją jeszcze przerabiałam wczoraj wieczorem i ostatecznie to troszkę wyszło. Tak, co wypada, a czego nie wypada pisać w mailu, jeżeli chcecie kogoś poprosić o zrobienie wam kostek do gier. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Krótka informacja na temat Key Workshop, bo tak. Kto z was, czy ktoś z was kiedyś zamówił sobie kostki w Key Workshop? Okej. Okay. Czy ktoś z was kiedyś wysłał do nas zapytanie dotyczące kostek na zamówienie? Dostał odpowiedź. Dostał odpowiedź. Potem ewentualnie może w prywatnych takie. A czy jest ktoś, kto w ogóle nie słyszał o Key Workshopie? Tyle dobrze. Dziękuję. 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 Dalsze też jest dobrze. Wcale nie jest dobrze. Brawo. No tak, Key Workshop to jest to firma założona w 2004 roku w Poznaniu. W tej chwili mamy biuro cały czas w Poznaniu, fabrykę mamy w Pyzdrach. To jest jakaś godzina, powiedzmy, z moim okładem drogi od Poznania. Mamy naszą własną fabrykę, jesteśmy jednym z niewielu producentów kości, którzy mają fabrykę poza, produkcję poza Chinami, czyli w Europie albo w Stanach. No i naszym mottem zawsze było tworzenie, tak jak tutaj mam, niezwykłych kostek do niezwykłych gier, czyli Key Workshop generalnie nie robi kostek z oczkami. To znaczy inaczej, robimy, możemy, oczywiście, to jest bardzo proste. Tylko że jak ktoś nas prosi o wycenę na kostki z oczkami, to dostaje, że powiem, nasze standardowe ceny, w związku z czym mówi, to może jednak nie. Bo Key Workshop nie robi, znaczy nasze kostki są drogie. Nasz pierwszy projekt to były kostki runiczne, które do dzisiaj z lekko zmienionym wzorem, ale są jednym z naszych najlepiej sprzedających się produktów. Generalnie chodziło o to, żeby do... Tak? A możesz powiedzieć na przykład, ile sztuk sprzedaliście? Liczycie? W ogóle całościowo? Nie, tylko kostek na przykład runiczny. Nie mam pojęcia. Nie liczycie? Że mówiąc. Znaczy liczymy, ale nie. Ale nie mam takiej pamięci do cyferków, żeby ci powiedzieć o tak. Dużo cyferów. Dużo. Ale ciekaw jestem, wiesz, milion, czy pół miliona, czy wiesz, w tym sensie, nie? No, 700. Parę set tysięcy na pewno zestawów, nie? Jak mówimy o zestawach. Generalnie jakby ideą firmy zawsze jest to, żeby oprócz tych cyfr, jak naszym standardem są cyfry na kościach, a nie kropki, to żeby oprócz tego zawsze był jakiś mały, bo duży być nie może, z przyczyn oczywistych, jakiś ornament, tak? Czyli jakieś runy, jakiś mały smoczek dookoła cyfry, jakieś zawiasy, coś, żeby jeszcze ta kostka była bardziej z większym klimatem, powiedzmy. Jeździmy też dużo na targi, więc pewnie część z was widziała nasze stoiska, no oczywiście wiadomo, że na Pyrkonie, bo to jest nasz taki konwent, powiem, macierzysty. Jeździmy też na kilka imprez krajowych i głównie na imprezy zagraniczne, ponieważ 90% naszej sprzedaży jest eksportowej, głównie do Stanów Zjednoczonych, więc odwiedzamy takie imprezy jak Gen Con w sierpniu, jak PAX East, West, również imprezy europejskie typu Cannes, czy Lubka, czy Essen oczywiście. No i to, co was najbardziej będzie interesować pewnie, to jest dział kości na zamówienie, który działa prężnie, robimy tych projektów sporo, a kości Key Workshopowe można zarówno spotkać w różnych grach planszowych, jako dodatek jakby już w środku gry, jak i też robimy całą masę kości na licencji, czyli takie, które są, powiedzmy, oficjalnymi akcesoriami do jakichś gier. I to jest szybciutka ewolucja wzorów. Nie wiem, czy ktoś z was widział naszą kampanię na Kickstarterze poprzednią, do kości pathfinderowych. To była kampania zrobiona w 2015 roku, pod koniec robiliśmy kości metalowe do gry Pathfinder i właśnie użyliśmy tej grafiki, żeby pokazać trochę, skąd się Key Workshop wziął i jakie mieliśmy etapy ewolucji po drodze. Ta pierwsza kostka, taka bardzo smutno wyglądająca, to jest w ogóle prototyp kości elfickiej, ona ma 14 mm. To nawet chyba nie jest prototyp, to jest jakiś w ogóle jakiś odlew do jakiejś formy, do czegoś, z czego dopiero był wykonywany prototyp, więc to jest faktycznie kość z początku istnienia firmy. Potem macie kostkę krasnoludzką,
jeszcze dodatkowo 3D, czyli jest jakby pomalowana, nie jest cyfra, tylko cyfra też tam jakby wychodzi ze ściany kostki. Potem macie kostkę leśną, która ma, jak się przyjrzycie, to wzory przechodzące ze ścianki na ściankę, co jest też jakimś tam etapem. No i te dwie ostatnie kostki pod spodem to są kości wykonane z metalu. Loki Workshop pracuje na dwóch materiałach, to jest plastik i ostatnio również metal. Mamy kostkę steampunkową, która jest w naszej standardowej ofercie. No i jako ostatnia ta kość pathfinderowa, też z metalu, która też, jak widzicie, się różni od tej steampunkowej tym, że ma zdobienia również na brzegach. To jest slajd, którym przypuszczam, że będziecie mi w stanie powiedzieć więcej, ale tak sobie pomyślałam, żeby myśląc o projektach, które zrealizowaliśmy generalnie, podpowiedzieć kilka użyć, czy może takich, na które nie wpadliście, a które na przykład mogą wam pomóc w tworzeniu jakiejś gry, czyli po co mi w ogóle brze kostka. No i wiadomo, że takie najbardziej podstawowe, czyli randomizacja, tak? Jakiegoś ruchu, walki, testów, statystyk postaci, czy przy RPG-ach, czy przy czymkolwiek innym. Generator czegoś, co jakoś będzie wpływało na rozgrywkę. Tutaj może być to hit location, czyli kostka, którą po kulnięciu, którą zobaczymy, w którą część ciała jakaś postać odniosła obrażenia. Może to być, nie wiem, pogoda w trakcie rozgrywki. Może być też stworzenie postaci. Mieliśmy jednego klienta, który właśnie zamówił u nas dwie K20. Na jednej były różne typy, znaczy różne rasy, a na drugiej były różne profesje. Więc to był taki sposób na szybkie stworzenie postaci do RPG-a. Mamy też trochę zamówień na pomoce edukacyjne. Często to się niestety kończy na etapie zamówienia, ale znaczy na etapie zapytania, ale się takie rzeczy pojawiają. Czyli nie wiem, wymień właśnie tyle czasowników po angielsku czy coś, ile wypadnie na kostce. Wybór jednostki w grze bitewnej, to jest też jakaś opcja. Mamy tutaj, nie wiem, tu jakiś symbol kawalerii, tu jakiś symbol piechoty i kulamy kostką, żeby zobaczyć, kto się akurat ruszy. Rzut monetą, czyli kostka 2, albo też Clutch, czy Fate. Znacznik, pionek, level counter na oznaczanie poziomów. Bądź, i to jest akurat przykład konkretny pod grę z gry Wiedźmin planszowej, czyli po prostu każda postać ma jakieś swoje konkretne kości, ponieważ wykonuje konkretne akcje i ma jakieś tam prawdopodobieństwo na większe użycie, na wykonanie sukcesem danej akcji. Możecie jeszcze wymyślić jakieś zastosowanie? Przychodzi wam jeszcze coś do głowy? Może wy macie w swojej grze już jakieś konkretne... Pani akcje, w szkole rzuca kostką 20 na 20 uczniów. Najgorzej. To jest najsmutniejsze. Story cubes, oczywiście, czyli jakiekolwiek pomoc przy opowiadaniu historii albo narzucaniu. Ostatnio też jest gra, w której kości są postaciami. Zależnie od tego, którym fejsem są do góry, taką akcję wykonują. O, jeszcze nie ma, ale... się na kiku, ale na przykład to dla mnie mówisz jest gra Kumo, która też gra na niebohaterów. W sensie twój to, co robisz, jest na kostce sześciościennej. I teraz tak, mam trzy kilka slajdów, które wam tylko chciałam pokazać, żebyśmy tylko się upewnili, że jakby rozumiemy, o jakich kościach mówimy. Z tym się wiąże anegdota, ale to opowiem jeszcze przy okazji. To są jakby kości, które my robimy standardowo, tak? Czyli to są kości, które można u nas zamawiać i personalizować bez żadnych problemów. Czyli mamy taką podstawową kaczkurkę jako piramidkę. Tutaj czasami się pojawia pytanie o osoby, które są jakby mniej obyte z takimi typami kości, w jaki sposób czytać kaczwórki. No tutaj mamy taki przykład, że faktycznie jest tylko jeden wierzchołek jest do góry i ten wierzchołek jest opisany cyferką, tak? Czyli tutaj przy takim rzucie wypada mi czwórka. Natomiast jest też inna szkoła, która umieszcza tutaj, w tym miejscu cyfrę, tak? Czyli jest na samym środku postawy i to jest ten numer, który mi wypada. K6, najbardziej popularna z popularnych, tutaj akurat wzór elficki. K8, smocza. K10 i K100. Zanim spytacie, oczywiście istnieje też kasetka jako kasetka, tak? Czyli kość ze 100 ściankami, która bardziej przypomina kuleczkę. Ona ma w środku taki dość skomplikowany mechanizm, który jest z tego co wiemy zastrzeżony.
I takich kości my standardowo nie mamy w ofercie, ale z tego co wiem, że będą chyba niedługo wracały na rynek. Mamy potem K12 i K20 i to są jakby te nasze standardowe rodzaje kostek, które razem jakby wszystkie wziąć do kupy, czyli 7 kostek różnych tworzy jakby taki domyślny nasz zestaw RPG, który sprzedajemy większość naszych produktów. Oprócz tego mamy też w ofercie kostki takie niestandardowe, to jest K2 i K4. Bryła jest ta sama, jak widzicie, tylko że K2 ma jakby taką jedną długą ściankę z jednym oczkiem i drugą z dwoma oczkami. K4 ma te ścianki ponumerowane. To jest chwilowo jedyny wzór, czyli takie runiczne K2 i K4, który mamy w ofercie z tego kształtu, ale wiemy, że kształt jest przyszłościowy, mieliśmy też o nim dużo zapytań, więc możecie się spodziewać w przyszłości innych jeszcze rodzajów tych kostek na pewno. I teraz tak, wybrałam wam kilka ładnych zdjęć customów. Może się zdarzyć, że będą się wam skojarzyły już z jakąś grą. To są już projekty oczywiście zrealizowane, sprzedane. Zdjęcia są zrobione to są zdjęcia realnych projektów, to nie są wizualizacje, znaczy realnych kości już, zrobione przez profesjonalne studio fotograficzne. Czy komuś się kojarzy na przykład z tego? Mamy te kości? Warzone. To są Mutant Chronicles. Kroniki Mutant Chronicles. Tak. Widzicie? To my to tak. Sorry, to nie znam. Ta sama licencja, po prostu inna gra z tego świata. A, to robiliśmy dla firmy Modifius i tak jak widzicie mamy w środku, w tym centrum mamy K6, potem mamy K20 frakcyjne i po lewej stronie widzicie taka czarno-biała kostka, to jest właśnie Hit Location Dive i tam są rozpisane right arm, torso, left arm i takie rzeczy, żeby było wiadomo, w co ktoś został uderzony. Edukacja. To są akurat kostki, na których jest taki charakterystyczny pingwinek, czyli Tux linuxowy, który zamówił u nas jakiś nauczyciel angielskiego z jakiejś takiej niedużej wioski w Polsce, już nie pamiętam jak się ta wioska nazywała. W każdym razie on właśnie miał jakąś taką edukacyjną misję, że on stosował te pingwinki w ramach jakichś nagród, tam dzieci mu rysowały, robili pingwinki, strażaki, coś takiego. W związku z czym on stwierdził, że jak zrobi takie kostki, to też to uatrakcyjni lekcje. I takie kostki bardzo ładnie przyszły. To jest autorski system RPG, też zrobiony dla polskiej firmy. To nie wiem, czy wam się będzie kojarzyć, bo to trochę nie jesteście chyba targetem tego. Jest taka firma z biuro turystyki aktywnej Kompas, która organizuje obozy RPG. I mają swój system nazywa się Tolkalen bodajże, co roku robimy im kostki. Kostki są te same, co zawsze K10, ale są chyba co roku w innym kolorze, z tego co wiem, to nie jest mój projekt akurat. W każdym razie jest też to jakaś wieloletnia współpraca. I mamy gadżet promocyjny dla pewnej instytucji edukacyjnej. Uniwersytet Jagielloński. Właśnie z Uniwersytetem Jagiellońskim. To są w ogóle dwa rodzaje kostek tylko, nie? To jest kostka żółta i kostka czerwona. Na jednej z tych kostek są miejsca, w których domyślnie chyba można się uczyć, jakieś tam na rynku, na kopcu, takie rzeczy. A na drugiej są pozycje, w jakich można się uczyć. Z tymi kostkami zresztą jest straszliwy pech, bo tam w ogóle wychodziły w tym kolorze, straszliwe historie się działy, ale zaczęło się wszystko od tego, że ja dostałam maila, o której się właśnie zajmowałam kostkami na zamówienie. Dostałam maila od pani właśnie z domeny uj.edu.pl, więc tak jakby u będzie prestiżowo. I pani mnie spytała, czy moglibyśmy jej zrobić kostki. I w załączniku wysłała, jaka ta kostka miałaby być, więc otwieram załącznik, a tam zdjęcie robione komórką, właśnie gdzieś tam biurko i na biurku leży taka różowo-czarna kostka z pozycjami erotycznymi. Tak mówię, spoko, nie ma problemu jakby. Ale tak dla pewności spytałam panią w mailu, czy dostaniemy też projekt w jakimś takim pliku graficznym, żebyśmy go mogli spojrzeć, czy się zadziała w produkcji i w ogóle. No i pani ku mojemu zdziwieniu powiedziała, tak, oczywiście, to graficy jeszcze dopracowują, mówię, dobra. I okazało się oczywiście, że to było zupełnie coś innego, po czym zadałam pani pytanie, chcąc wyjaśnić tą konfuzję. No dobrze, rozumiem, państwa projekt jest
super, już tam go wdrażamy i tak dalej, a to może mi pani powiedzieć, dlaczego mi pani wysłała zdjęcie takie mylące troszkę poprzednio? A pani mi powiedziała, że to po to, żebyśmy się dogadały, czy mamy na myśli to samo, jak mówimy kostka do gry. Żeby wiedziała, jak wyglądają kostki. Ale dobrze, no jak został zrobiony, wysłany. Poza początkową konfuzją było spoko. I tu są kostki do coachingu, gry edukacyjnej, jakiejś takiej postszkoleniowej. Trochę się wam przyznam, że tylko w nielicznych przypadkach jesteśmy w stanie stwierdzić, do czego będzie używany dany projekt. I tak naprawdę każda nowa osoba, która się zajmuje kostkami na zamówienie, ma taki etap, że zaczyna, dostaje jakiś ciekawy projekt i mówi, a do czego będzie pan używał tych kostek? I po trzech takich odpowiedziach przestajesz pytać, bo dowiadujesz się strasznie dziwnych rzeczy. Na zdjęciach rentgenowskich waszych osób też są umieszczane. No, na przykład ostatnio pan spytał koleżankę, czy może mu zrobić kostki na takie kaszustki, na których byłby na każdej ściance penis w różnym stopniu erekcji. I Rzeka napisała, że tak, no proszę przysłać design i tak dalej, i nie oparła się i spytała generalnie, i dowiedziała się, że jest to jakiś wewnętrzny pomysł grupy, z którą ten pan grywa w gry, że oni jakieś takie żarciki sobie puszczają, i w tym momencie przestała trochę wiedzieć o tym, chcieć wiedzieć. I pod spodem jeszcze jedno z tego, co pamiętam, tak, bardzo popularne w ogóle zastosowanie, przeważnie klienci dostają, że mówią sobie kostki na ślub jako takie prezenty dla gości. Czyli to są ilości, nie wiem, tam 100-150 sztuk i zwykle to są też K20 jako takie najładniejsze, tak? Więc coś tam umieszczają, jakieś inicjały, albo datę, albo nic. W ogóle tu, jak widzicie, mamy po prostu serduszko na najwyższej ścianie i cyferki obok. Co ja tam jeszcze dla was mam? O, teraz jest ważna sprawa. Praktyczna, przechodzimy do rzeczy praktycznych. Jeżeli będziecie sobie chcieli zamówić kostki w workshopie, to tak. To, co my musimy wiedzieć, to jest ilość. I to jest trochę dokładniejsza ilość od kilka tuzinów, nie? Albo kilkadziesiąt kostek. Bo jeśli napiszecie kilkadziesiąt, to piszemy, ale fajnie, ile? Minimum, od którego robimy kostki, to jest 50 sztuk. Przy czym to jest 50 identycznych sztuk, tak? A nie 5 zestawów po 10 kostek, z czego każda jest inna. To nie jest 50 sztuk. Jesteśmy też w stanie robić prototypy, oczywiście. Więc nawet jedna sztuka jest możliwa, z tym, że jeśli chcecie zamówić prototyp, czyli poniżej 50 sztuk, to koszt to jest 100 zł netto za sztukę. Zasady są takie. Ilość musimy wiedzieć, rodzaj kości, czyli czy mówimy o K4, czy K6, czy K20. Najfajniejsze są zapytania, że proszę 20 takich zwykłych kostek. Czyli co? I to już są rzeczy trochę opcjonalne, tak? Czyli projekt i kolory, jakiekolwiek informacje dotyczące projektu będą spoko, chociaż po tych dwóch pierwszych, jak już znamy ilość i rodzaj, to już jesteśmy w stanie podać cenę. Czy pełną gamę kolorystyczną robicie? Zasadniczo tak. RGB? Generalnie raczej cmyk, Pantone, też dość mocno. Jesteśmy w stanie zawsze zaproponować kolor jakiś, który my mamy już dostępny, bądź jeśli zależy na jakimś konkretnym, na przykład kiedyś robiliśmy kostki dla Playa, któremu zależało na tym fioletowym, no bo wiadomo, że jednak ten fioletowy musi być, no to po prostu domawiamy, nie? No i termin, jeśli jakiś ktoś już posiada, kostek w ciągu 2 tygodni raczej nie wykonamy, więc tak musicie nam dać za 2-3 miesiące. Tak, i to wszystko trzeba przesłać na workshop.com. Względnie też są maile kontaktowe na stronie, jakby nic, co jest wysłane do nas, raczej się nie zgubi, albo przynajmniej nie powinno. Tak jak już mówiłam, jeśli ktoś nie dostał kiedyś odpowiedzi, to ten, to po prezentacji jakoś się wydam. Teraz tak, cena, którą na wtedy dostaniecie, to jest personalizacja wszystkich ścianek kostek. Czyli nie bardzo działa to, że ja chcę mieć takie kostki z kropkami i tylko jedna ścianka będzie personalizowana. Nie. My dla was i tak robimy te kostki od początku, w związku z czym wy sobie wymyślacie całą kostkę. I tak nam musicie powiedzieć, co na niej mamy zrobić i tak.
Cena obejmuje też dostosowanie projektu do wymagań produkcyjnych oraz wizualizację komputerową. I to jest ważne o tyle, że my nie zrobimy wam projektu tak w cenie kości, nie? Czyli to nie jest, że napiszecie mi, że na jednej ściance musi być czaszka, na drugiej musi być toporek, na trzeciej musi być takie coś, żeby było jeszcze klimatyczne do krasnoluda i ja to dam grafikowi, a grafik powie nie. Możecie wysłać grafiki z internetu, możecie wysłać rysunki, możecie wysłać cokolwiek, do czego macie prawa autorskie oczywiście. I my to po prostu, tylko ja to przepuszczam przez grafika i grafik mówi, to zrobimy, tu będzie trzeba uprościć. I to jest moment, w którym pracujemy z wami, dostajecie feedback o tym, co można, zrobić, czego nie można. No i dostajecie, jak już ustalimy kolory, ustalimy projekt, dostajecie bezpłatną oczywiście wizualizację komputerową, jak te gąski będą wyglądały tak naprawdę. Tutaj już to jest też etap, na którym już dostawaliśmy na przykład zapytania o K12 i było do tego dołączone właśnie w ramach załącznika taka zdjęcie kartki papieru, na której były rozrysowane 12 ścianek, ale to było takie 12 kwadracików. Więc to był ten moment, że piszesz do klienta i starałem się, jak to ująć generalnie. No i cena, którą też dostaniecie, jest ceną całkowitą. Bo to większość firm, które robią kostki, doliczają do tego jeszcze jakąś opłatę za formę, czy opłatę jakiś tak zwany setup cost. A u nas tego nie ma, dostajecie jakby opłatę za kostkę. Chyba, że robisz w Chinach, że nie doliczają żadnych. A proszę bardzo, to nowość. Ty robisz w Chinach i doliczają ci koszt, wszystko zależy od fabryki. Nie, to jest... No zależy, to masz. Tak. No, dostaniesz albo cenę za setup, albo zrobią ci to w cenie drożej. To jest. Zależy od polityki cenowej fabryki. Za co i tak trzeba zapłacić? No, wtedy cło. To już wiadomo. Tutaj VAT. No. Podkreślam jeszcze właśnie, że mamy własną fabrykę w Polsce, więc po pierwsze to znaczy, że mamy pełną kontrolę nad produkcją. Po drugie to znaczy, że jest blisko po prostu. Tak, przy czym transportem na terenie Polski, no to już jakby transport jest po naszej stronie, cena transportu również. Więc tak jakby ta cena jest ceną, która dla was jest ostatecznie, tak? I teraz jest druga część. Czego nie robimy? I tu będą przykłady, które nie są przykładami, że nie skopiowałam ich z maili, to są raczej przykłady typu klientów, tak? Mam być zrozumiane jako ad personam, bo każdy z nas się znajduje czasami na nieznanym terenie i musi jakoś się dogadać, robiąc coś pierwszy raz w życiu z kimś, ale no są rzeczy, które są troszkę, wydaje mi się, chciałabym podkreślić, że są dość utrudniające współpracę już na samym wstępie. Czyli pierwsza rzecz, o której już wspomniałam, chciałabym kilkanaście kostek, chciałabym kilkadziesiąt kostek, chciałabym kilka tuzinów kostek. Plus fraza w różnych kolorach, która nas rozwala momentalnie, bo nie mamy pojęcia, co to znaczy. Tak? Czy to są kostki w różnych kolorach tworzywa, czy to są kostki malowane na różne kolory, czy może mają różne ścianki w ramach w różnych kolorach. Tak? To uniemożliwia jakąkolwiek wycenę w tym momencie. Jest potrzeba od razu maila doprecyzowującego, to wszystko wydłuża proces, więc nie róbcie tak. To jest też ciężkie, tak? Chciałbym kostki podobne do tych, które macie, albo w takim klimacie, jak macie runiczne. No więc my sobie spojrzymy na to i spojrzymy na te runiczne i powiem, no fajne są fajne, ale to znaczy, że co byś chciał na tych kostkach, tak? To jest piękne, to już parę razy się pojawiło w prezentacji. Autentyk, nie, żadnego załącznika. NDA może być już też, tak? Parę razy, w ogóle chyba te dwa razy w ogóle projekt się zatrzymał mi na tym, że podpisałam ten NDA i wysłałam go i nigdy więcej nie dostałam odpowiedzi na przykład. No, czekają, aż skopiujesz ten pomysł, żeby cię poznać. No, tak. Ten stopień sekretności, nie? Więc to było, jest też odmiana tego. Mam świetny pomysł na grę i na pewno będziecie chcieli ją wydać. I to jest ten moment, kiedy wpisujemy, nie robimy gier. Bo nie, robimy kostki, tak? No i to jest rzecz, którą z klientów odsyłamy cały czas. Gram dużo w Warhammera z moją ekipą. Chcielibyśmy sobie zamówić kostki z symbolami armii z Warhammera. Nie, nie masz do tego praw. Nie zrobimy ci tego. Chciałabym kostki z Batmanem, bo teraz wchodzi film Superman Batman. Ja połączyłem ich loga i zrobiłem coś takiego. Nie. Chciałabym kostki do X-Wingu, bo kostki X-Wingowe są kijowe. Są. Nie mamy prawa, nie zrobimy tego, nie jesteśmy w stanie, tak? Dochodzi do tego, ale że... macie już kostki kosmiczne, które idealnie w ogóle tu jest link. No, akurat takich kołsemek zielonych i czerwonych, nie, to jeszcze nie.
No mamy też na tyle to utrudnione, że my pracujemy, tak jak wspominałam, głównie ze Stanami i z większością z tych firm już mamy układy i nie będziemy sobie psuć układu z Fantasy Flightami, dlatego że ktoś chce 20 kostek do jego Vitrine. Tu jest ukłon w stronę agencji marketingowych, z agencjami marketingowymi wygląda to, z agencjami reklamowymi i marketingowymi wygląda to tak, że oni chcą od razu teraz szybko wycenę i jak się na tą wycenę ich szef zgodzi i klient się zgodzi, no to muszą mieć te kostki na za 2 tygodnie. Nie. Szczerze, dostajemy, nie wiem, raz na miesiąc, na dwa dostajemy prośbę o wycenę od jakichś agencji reklamowych. Jeszcze nigdy nie zrobiliśmy żadnych kostek dla agencji reklamowych. To nie wynika z naszych uprzedzeń, naprawdę. Mówicie, my się nie. Na to staramy. Nie, mówimy oczywiście, taka cena będzie za tyle kostek i termin realizacji będzie za 3 miesiące. A pani mi mówi, a nie można by za 2 piątek? No nie. Nie robię tego, nie robimy tego ze złośliwości. Naprawdę byśmy chcieli, żeby ktoś drugi stąd ten przełom i żebyśmy zrobili kiedyś jakieś kostki dla agencji reklamowej, ale to na razie nie wychodzi. Jest też tu osobna podkategoria, to właśnie była pani, już opowiadałam w kuluarach tą historię, pani, której się koleżanka, to nie była agencja reklamowa, to była jakaś inna firma, ale też taki kości jako gadżet marketingowy wymyślone i pani stwierdziła, że ona jeszcze musi zatwierdzić projekt gdzieś tam z grafikami i w ogóle z szefem, ale może byśmy już zaczęli produkcję bez tego. Tak. Będziemy stać i patrzeć na maszynę, tak, generalnie gotowi wszyscy. No nie. I tu jest część, której nie mogłam umieścić w prezentacji, czyli jaki grafik nie wysyłamy. Pamiętamy, że to są jakby cały czas małe kostki, macie, używaliście ich wczoraj i dzisiaj, wiecie jak one wyglądają. My możemy zrobić co prawda różne rozmiary, to znaczy generalnie w tej chwili tylko K6, ale pracujemy nad tym, żeby to było więcej rozmiarów, tak zwanych jumbo. Czyli, ale to nadal znaczy, że nasza K6 może mieć 25 mm wymiar, tak? Wysokości. Więc to 20, te spin down kampery. Tak, tylko że na razie jeszcze nie jesteśmy w stanie robić szybciej. Nie w customach. Okay. Inaczej, jesteśmy w stanie, ale to generuje bardzo dużo odsetek błędów. Więc to są projekty, którym realizacja można nawet pół roku zająć. Okay. Jakby nie polecamy tego chwilowo, ale mamy już maszynę i myślę, że będzie niedługo coraz lepiej. Ale także nawet jeśli to ma 25 mm, to nadal to jest 20 parę milimetrów przestrzeni roboczej. Jest ograniczona liczba rzeczy, która się zmieści na tej ściance. Co nie zmienia faktu, że dostajemy czasami takie wesołe projekty. I teraz to są właśnie rzeczy, których już w prezentacji nie mogłam umieścić, ponieważ no wszystko to, co dostajemy od klientów jest ściśle jakby z uczciwości i z zasad takich partnerskich, no nie będziemy tego nigdzie pokazywać na zewnątrz. Więc może Kuba wyłączy tą kamerę, ale co to? Wytniemy, no. Dawaj. Ale to się wytnie? Zdarza nam się dostawać na przykład takie projekty. Tak? Bardzo bym to chciała na K20. My też! Nie! Rozumiem, że da się to uprościć. Oczywiście, ale... tylko że to, znaczy w takim wypadku to upraszczanie to już jest rysowanie tego na nowo. No, tak. Poza tym będzie z tego widać taki. Taki. Batmana! Prawie, że Batmana. Chciał Batmana, może chciał Pan podejść. Batman z pachą. Nie wiem, czy on mi jak strzeleczką przejdzie, to nie pokaże. Że działa. Kompromitujących rzeczy z tego komputera. Nie, to z samego katalogu. Zaryzykujmy. O, to jest też, nie? To niby nie jest trudne logo, ale zadziałałoby, gdyby ktoś chciał samą tę piramidkę. Tak? Natomiast jak ktoś mi pisze, że ta firma się jego tak nazywa i on musi mieć, bo to jest element loga, i on musi mieć to całość tego na kości, no to wyobraźcie sobie, bo to kaszutka. Jakby... My byśmy chcieli, ale są granice jednak. To jest piękne. I w tym momencie sfrustrowany, nawet nie grafik, bo grafik nie koresponduje z klientem, więc sfrustrowany człowiek piszący maile, pisze do klienta, fajnie, bardzo ładne logo. Który element z tego loga chciałbyś mieć na kości? Czy to ma być kłosy? Czy te góry w środku? Kłosy. Kłosy są najważniejsze. Kłosy. I to zwierzątko na górze za
nagonkiem. Ten bóbr na górze i korona. To miało być. Bóbr jest. To miało być jednego jednego w metalu? Nie, to miało być na kostce jakiejś takiej plastikowej. To zwykle, generalnie on, to jest jeszcze zwykle to są, jakby nie wiem na czym to polega, ale zwykle najbardziej skomplikowane projekty są z prośbą o umieszczenie na K20. Nie wiem, nie ogarniam. Tutaj też jest ciekawy przykład, bo jakby pozwoli mi powiedzieć jeszcze jedną rzecz, której nie wspomniałam. Nasze domyślne nasze kostki mają tworzyło w jednym kolorze i są malowane na drugi kolor. I to jest jakby to, co my zakładamy też przy wycenie. Tak? To jest to, co my jesteśmy w stanie najszybciej zrobić. Możemy pomalować ścianki na różne kolory. W sensie jedna ścianka zielona, druga żółta, trzecia czerwona. Możemy. Jest to dodatkowo do płota. Musimy to zrobić ręcznie, ale możemy. Natomiast czegoś takiego jak tu. Ja już pomijam nawet ten poziom szczegółów, który tu jest i tą rozetkę na kapeluszu uroczą. No nie. I to jest też ładne. Tutaj można by zrobić tak, można by zrobić ten ogólny, oczywiście wycinamy napis. Można by zrobić to logo, można by zrobić jakąś sylwetkę w środku, tylko tutaj jest też problem z kolei taki, że będzie za duże pole malowania. I jakbyśmy to pomalowali, to ta farba prawdopodobnie by wypadła. W związku z czym mamy takie specjalne wzorniki, które po prostu to jest takie, taka kropa, którą się przykłada do tego, mówi no nie, to już jest maksymalne pole malowania, to już jest za duże, wypadłoby. Dlaczego mówisz wypadłaby? Farba by wypadłaby, jakbyśmy to pomalowali. No przy rzucaniu by się zaczęła wybruszać. No. To jest takie, że potem bierzesz kostkę i mówisz, wypadła mi szóstka i to nie chodzi o to, że masz szóstkę. Co wypada przy... Tego się staramy unikać. Dobrze, to są moje przykłady z tym związane. I tu mam chyba jeszcze dla was jeden slajd. Pytanie. Tak. A czy ta krasnoludzka szóstka z tym toporem nie miała dużego pola malowania? Ona była 3D. Aha. Gdzie ona była? Tu masz scenie. Na ewolucji. Czyli tamten projekt w sumie dałoby się w tej samej technice? Nie. Też. Znaczy, tam akurat było jedno duże pole malowania i drugie było duże pole malowania. Tam coś, co by wypadło, czy się, nie? Możemy do tego dodać strukturę oczywiście. Tak, to jest zrobiona struktura na krasnoludzkiej. Czyli jakbyście, gdzieś tam są pewnie jakieś krasnoludzkie, tam są takie roweczki jakby zrobione. Czyli w ostatecznej ostateczności, jakby klient się na takie roweczki zgodził na jednym z tych pól, to by jeszcze to uratowało. Tylko, że będą widoczne, nie? Więc czasami niektórzy uznają, że no to już jest za dużo. Okej, ale tam są roweczki, ale gdyby to były... Mogą być to kropeczki. No właśnie. Mogą być to serduszki. Dobra, okej. Wszystko, co klient chce. Na przykład w różnym... Dobra, i teraz jeszcze chyba mam coś, albo już nie mam. Przerobiłam to jakieś wczoraj wieczorem. Nie, ale jest może zwiększać. O, okej, to już nic nie mam. To w takim razie chciałam spytać, czy macie jakieś pytania. Ja widziałem, że wy robiliście też jakieś takie koncerty, takie pastylki. Pastylki? Nie robimy już pastylków. Okej. Nie robicie pastylki. Znaczy, czego trochę... jeszcze nie robicie? Nie, a czy robicie te woreczki i te robimy. Kubeczki? Bo to robimy... są też produkty, które towarzyszące kostkom są. Tak, robimy sakiewki takie lniane i je też można personalizować lniane. Nie mam ich prezentacji. Właśnie dlaczego nie mam prezentacji? Nie pomyślałam. I robimy też takie skórzane kubki. Generalnie, jeżeli będziecie mieli chwilę, to po prostu wejdźcie sobie na qworkshop.com. Te wszystkie nasze produkty są tam i jakby pokazują wam to, co możemy zrobić, także jesteście w stanie to tam sobie zobaczyć. Zagiewki możemy personalizować bez problemu. I to naprawdę w tym momencie nawet jest więcej opcji niż jeśli chodzi o możliwości graficzne niż na kostkach, bo może to być coś wydrukowane w różnych kolorach, tak? Także jest pole do popisu. A ile kosztuje? Co? Na przykład chcę mieć pudełko, w którym jest 6 customowych kaszustek. Chcę zrobić 2000 gier, więc potrzebuję 12 tysięcy customowych kaszustek. Mam tego swój ładny projekcik do każdego boczku. One będą nie miały za dużego malowania, wszystko będzie w miarę standardowo tak jak trzeba. Ile kosztuje w takim razie te 12 tysięcy kaszustek? To nie jest 12, to jest 2 razy 6 z tego co mówisz. No tak. Ale razy 2000, czyli 12 tysięcy, nie? W sensie tak, 2000 razy 6, w sensie w 6 wzorach, tak?
Myślałem o tym, żeby to było 6 tych samych kaszustek, żeby było tanie, ale... No dobra, 6 tych samych. Czyli 12 tysięcy identycznych kaszustek. No i teraz będzie ta odpowiedź, której nie chcieliście usłyszeć, czyli nie wiem, nie pamiętam. Ale rzędy wielkości jest... Ja mam bez cyferki jeszcze. Ale rząd wielkości per kostka nakłada. Przy 12 tysiącach to powinno być poniżej już na pewno 2 zł. Poniżej 2 zł, czyli powinien się zmieścić w 25 tysiącach złotych za same kostki do tej gry, tak? Myślę, że powinieneś, ale jest na to taka ładna tabelka, której tutaj nie mam. Okay. To szkoda, bo właśnie miałem pytać o jakiś taki minimalny, potrzebuję jednej customowej powiedzmy szóstki, gdybyśmy się cofnęli te parę pól, to mógłbym... 50 minimalnie. Tak, ale typowy minimalny nakład przy pierwszej grze 1000 sztuk. Tysiąc sztuk kaszustek. Tak? Mówimy o tym samym. 16 mm. To 1000 sztuk to jest około 2 dolarów, z tego co pamiętam. Czyli 8 tysięcy złotych, tak? I razy 2. Okej, to netto. Już mamy rzędy złotych. Nie, bo przyrost jest liniowy? Pewnie nie. No nie, znaczy inaczej. My liczymy dla każdej, mamy jakieś tam wartości. Przy każdej niestandardowej ilości po prostu trochę liczymy to od nowa. A to samo dla 20? Troszeczkę drożej, ale nie wiem, tam 15-20% będzie drożej, nie? Czy pracujecie w takim razie z jakimkolwiek polskim wydawcą, który nie jest CDP? Czy pracujecie z jakimkolwiek polskim wydawcą, który nie jest CDP.pl? Były dla Egmont, to były produkowane kostki te pirackie. Tak, to pamiętam. To są pirackie. Robiliśmy też kostki, tylko że nie wiem jaka to gra, bo niestety nie ten, z takimi ślimakami. Pędzące ślimaki. Inaczej, są wszystkie te kostki, które no właśnie jakby do Q-workshopu, ja z mojego doświadczenia, czy się pytam, czy odsyłam znajomych, czy klientów, którzy właśnie chcą kostek bardzo szczegółowych, z dużo większą rozdzielczością, jakby tam, gdzie gdzie przewaga tej ilustracji jest znacząca. Jakby do Q-workshopu iść właśnie tak jak Aga mówiła po standardowe kości, no to jest bez sensu, tak? Ani oni nie mają się czym pochwalić, ani wy byście bez sensu przepłacili. Ale wszędzie tam, gdzie rozdzielczość ilustracji jest ważna, po to się rozdzielczość w sensie szczegółowość całego obrazka. Czy to nie typowa kaszustka dla tego klienta, który potrzebował różnych stadiów erekcji penisa? Jest dostępna w internecie. To jest stadium erekcji. Czy jest do losowania, czy raczej jako wiecie? Z tego co wiem, to klient dostał cenę i się już więcej nie odezwał. Więc chyba nie. Bo bardzo byłem ciekaw, czy to miał być counter, bo to by miało jakiś sens, wracając. To był jakiś insert job w tej grupie, ja tego już nie pamiętam do końca, trochę to wyparłam. Ale możesz się to dołożyć do swojej mechaniki. Czy merytoryczne? Czy są jakieś merytoryczne pytania? Kuba, skończ nagrywać. Ktoś tak, nie wiem, w ogóle to jest jakiś pomysł? Kosmiczny to nasze, ale który pytasz? Nie, ja cię tam przy sobie tak nie pamiętam dokładnie, ale był jakiś troszkowaty kształt. Ale różne kolory! Nie, miałeś troszkowaty kształt i programem zakręcałeś kostkę jak bączek, powiedzmy, na opłonę na jakiejś stronie. Mówisz o buletach? O takich do... Chyba, no właśnie, ja nie znam. Buletowe były? Były takie K30, taki wstawki. Kaszuszki? Właśnie były jakieś takie dzikie. Znaczy trochę to jest tak, że w dobie wydruków 3D to możesz zrobić jakąś kształt, ci się podoba, nie? My nie wychodzimy na razie poza te kształty, które wam pokazywałam, bo to po prostu mamy opanowane do perfekcji. Mamy do tego maszyny i wiemy jak to robić w dużych ilościach. Natomiast no nie zamykamy sobie żadnych dróg, więc... A pochwal się, ile zebraliście na Kickstarterze na Pathfinderowy kostka? 300 tysięcy dolarów. Teraz będziemy robili Cthulhu i zbierzemy więcej. W sumie pod kątem jednego z moich prototypów zainteresowała mnie ta kostka, gdzie te dwie płaszczyzny tak przechodziły. Tak, ta dwójka, ta czwórka. I ona pod kątem tego projektu z tym właśnie kształtem bardzo fajnie korespondowałaby z taką space operą. Czy przy nakładzie 1000 sztuk taka kostka? Nie mam pojęcia.